Dzień dobry, witam wszystkich. Będzie to moje pierwsze chyba zagrajmy. Mam jeszcze w planach zrobienie zagrajmy z Call of Duty pierwszej części. No, z tego Tomb Raider Chronicles, z Kotora jedynki, po jasnej i po ciemnej stronie mocy, najpierw po jasnej, później po ciemnej. Może się jeszcze znajdzie, zagrajmy z The Angel of Darkness, też Tomb Raidera. No i jeszcze z Anniversary, ale z Anniversary to już raczej z PlayStation 2 i tam nie gwarantuję, że będę dobrze grał, ponieważ tuner telewizyjny, kiedy go podłączę do komputera, strasznie, no, jest taki spowolniony obraz, przekaz z PlayStation, więc no cóż, jest to z wersji Ultimate Edition. Jeżeli ktoś ma życzenie, może się pojawić jeszcze Tomb Raider 3, jaka tylko chcecie część, no i cóż, no tyle mojego tutaj może wstępu. Niestety nie ma takiego dźwięku z gry z tego właśnie Ultimate Edition, więc żeby nie marnować czasu, miejsca na dysku, może zacznijmy grę. Tak. Będę grał i na klawiaturze, i na padzie. Czasem się przełączę po prostu na pada, jeżeli nie będzie mi szło na klawiaturze. Tak ogólnie. No i tutaj jest taka, no nie wiem, pierwsza część, ja to nagrywam tak z pół godziny, nagram materiału i to podzielę na części jakoś. Nie wiem, ja mam takie sesyjki dniowe. W jeden dzień się robi ileś tam godzin materiału, później się robi jeszcze parę godzin. I w zależności od tego, czy mi się chce, czy nie, mogę zakończyć jakąś sesję w dniu. Zagrajmy z Chronicles, prawdopodobnie większość zagrajmy mojego będzie się pojawiało w weekendy, ponieważ się jest szkoła, ale przewiduję, że możliwe jest, iż część się pojawi jeszcze w tygodniu. Ej, spadłem niestety. Przewiduję, iż Chronicles z góry zapowiadam, że będzie tylko weekendy robiony. Właściwie jest on z dużą częścią na ślepo, ale ja mam doświadczenie z paroma innymi częściami Tomb Raidera. Powiem wam, od którego momentu będzie na ślepo. Okej. Call of Duty może się pojawić w tygodniu, bo będę grał na innym w kompie w nie. Na lepszym przede wszystkim kompie. I jeszcze może się pojawiać w tak zwanym tygodniu. Nie wiem, ale nie spodziewajcie się, że w tygodniu, jeżeli będę robił, zagrajmy, będzie to dużo. Na jeden dzień postaram się robić jak najczęściej oczywiście, ale naprawdę jest szkoła. Ajajajajaj. Jest szkoła, jest to wszystko i nie będę mógł za bardzo. Już dwa pierwsze dni szkoły i mam dużo zadania. Nie wiem, czy tego nie porobić wszystkiego off-screen. Generalnie jestem Boomerang 198. Taka głupia ksywka, ale nie mogę nic lepszego wymyślić. No to przejdźmy w końcu tego Tomb Raidera. Tak to powinno być. Jeżeli nie chcecie, nie chce wam się po prostu czekać, no to przewijajcie. Ja no niestety nie wiem, nie mam chyba dzisiaj dnia do tego Tomb Raidera. Po prostu jakoś tak dziwnie nawalam. Nie. Okej. Mam nadzieję, że tak moje... Oj, zagrajmy będą w miarę dobre. Oczywiście nie ma co liczyć, że będą tak dobre jak, nie wiem, na przykład nie zapominajki. Oj, okej. Taram, doskoczyłem. Dobra, miałem tylko na razie dwie wpadki. Okej, nie ma co liczyć, że moje zagrajmy będą tak dobre jak na przykład nie zapominajki, czy wielu innych ludzi. Jeżeli chcecie takie dobre zagrajmy naprawdę, a nie takie moje pierwsze zagrajmy, no to wrzucajcie sobie na inne profile. Co najmniej przez rok będę to zagrajmy raczej ze starszych gier, ponieważ nie mam tak dobrego komputera, a mam nadzieję, że już za rok będę kupował nowy komputer.
Miało to być w tym roku jeszcze, ale no niestety się okazało, że jednak nie. Ze względu na to, że no po prostu mogłem kupić nawet w miarę sprzęt, ale za rok już by był tandetom, nie? Więc bez sensu, wolę kupić za rok sprzęt, ale wiecie, już taki lepszy troszkę. Wiem, że to dosyć głupie, bo będzie właśnie tylko ze starych gier zagrajmy. Może na laptopie taty zrobię z trochę nowszych gier. No, ale na pewno możecie już oczekiwać niedługo Call of Duty. Będę miał edycję The Game of the Year. Angel of Darkness to nawet jeszcze nie wiem, zależy jak się będzie nagrywał. Jeżeli będzie to w miarę jakoś, no to pojawi się ten Angel of Darkness. Co by tu jeszcze powiedzieć? Generalnie nie wiem. Jeżeli chcecie zgłębiać dokładnie fabułę, te wszystkie filmiki w tej grze, no to naprawdę polecam kogoś innego, kto robi zagrajmy. Albo polecam sobie samemu kupić tę grę. Naprawdę dobra gra. No niestety, jak już mówiłem, Cenega wyeliminował z Ultimate Edition dźwięk w tej grze akurat, co mnie bardzo wnerwia. Gdyż muszę oglądać filmiki na YouTubie, jeżeli chcę wiedzieć, o czym tam się gada. I wiem, że na pewno wielu ludziom to przeszkadza. Aha. Trudniejsze rzeczy będę mówił, jak zrobić, albo takie, no, mniej spotkane. Tutaj macie po prostu wcisnąć spację, ja się z tym troszkę męczyłem, ale tutaj, o. Czekajcie, podejdę troszkę. Fiu, spacja. A ja mam trochę przestawione sterowanie, więc nie wiem, czy będę dobrze mówił, więc będę mówił czymś w stylu klawisz akcji plus coś tam, nie? Tutaj był klawisz użycia, czyli klawisz u mnie to jest E, u was to być albo Alt, albo Cert. Nawet nie wiem, bo ja usałem zawsze sterowanie w grach do swojej wygody. Chodzę na szczałkach, jeżeli to kogoś ciekawi. Ja ogólnie chodzę na... albo na szczałkach, albo na wsadzie. Na wsadzie to zazwyczaj w strzelankach, a na szczałkach to raczej właśnie w Lara Croft. Chyba że w nowszych to nie, bo tam jest troszeczkę inaczej to wszystko zrobione. Więc nie spodziewajcie się, że jak będę robił na przykład może kiedyś Underworlda z komputera, może będzie on, wiecie, na szczałeczkach. On będzie raczej już na wsadzie. Ogólnie wygodniej się gra na wsadzie, ale nie w tą Larę. Mogę mieć dużo wpadek. Tylko Call of Duty. Call of Duty i Kotorka z tych gier przeszedłem. Chronicles ani razu jeszcze nie zaliczyłem. Kotorka dosyć dużo razy. To jedna z moich ulubionych gier. I się dużo rzeczy już nauczyłem. Tak jak mówię, postaram się jeszcze zrobić większość przynajmniej questów pobocznych. Kings of the Old Republic 2. Jeżeli uda mi się taty na wiście odpalić jakimś cudem, no to pojawi się KOTOR 2. A teraz ciekawostka, jak ona takie duże rzeczy, jak ta apteczka na przykład, mieści w takim małym plecaczku. Ciekawy, nie? Dobra, już się nie wydurniam z tym. Okej, następnie. Co się jeszcze może pojawić? No. Nie no. Aha, i tak jak mówiłem, no. Może coś o samej grze. Lara ponoć zginęła w jakiejś akcji w ostatnim poziomie The Last Revelation, nie wróciła ze swojej misji. No ale oczywiście jak wiemy, że wszystkie bajki dobrze się kończą, no to ona wróci. Okej. Tutaj są dwie możliwości, albo po tych pudłach, albo po tej oto linie. Czy co to tam jest? Jakiś drut? Coś takiego. Dobra. Tu jak przechodzicie, naciskacie strzałki w przeciwne do kierunku spadania Lary. Wiem, że dość chaotycznie mówię, bo jeżeli wam się to nie uda, Lara zaliczy glebę po prostu, a nie zawsze to jest dobrze, jak zaliczy glebę. Nie wiem, czemu mi się wydaje, że w późniejszych poziomach będzie trzeba przejść po czymś takim na przepaściach jakichś, gdzie od razu się zabije nawet z pełnym życiem. A widzieliście. Znaczy, ja generalnie troszkę lepiej gram, niż wam pokazuję, ale
To jest tak zwana trema. Pierwszego zagrajmy i jeszcze trzeba mieć, jakby to powiedzieć, trzeba mieć dzień do robienia zagrajmy. Bo nie masz dnia. Kurczę, jeszcze komputer mi robi jakieś dziwne operacje. Dzisiaj w ogóle coś się dziwnie włączał. Więc nie wiem, czym to jest spowodowane, że w niskiej ilości klatek się nagrywa. W każdym razie włączyłem na 30 klatkach jakość. Dobra, tu gdzieś biedzie pieso takie fajne. Tyle, że ja nie lubię piesa takiego fajnego. I tu kolejna rzecz, zawsze mi się te korytarze mylą, więc nie wiem, czy dobrze wyjdę. Nie wyszedłem dobrze, niestety. To pójdziemy tu. I tu będzie piesio. Już mogę zacząć do niego naparzać. Więc ogólnie, co mogę powiedzieć o Chronicles? Chronicles jest klasykiem. Po prostu nie wiem, no. Ktoś lubi Tomb Raider i mówi mi: nie grałem w Tomb Raider 1, nie grałem. Grałem tylko w Anniversary. To już dla mnie to nie jest jakiś fan Tomb Raidera. Żeby sobie nie móc. Rozumiem, że może być trudno dostępne, ale chociażby sobie w trójkę czy tam czwórkę albo piąteczkę zabojcował troszkę, nie? Wtedy od razu bym miał jaśniejszy obraz, no, samej gry. Tego, jakie akcje robi Lara i w ogóle jak bardzo rządzi ta gra, czy nie rządzi. Wiem, że niektórym się może nie podobać. Mi się akurat bardzo ten Chronicles już na pierwszy rzut oka podoba. Bo może jest stary i grafiką nie grzeszy. Nie wiem, nie przeszkadza mi kanciasta Lara. Ale wiem, że dużo osób ponoć przeszkadza taka Lara. Nie tylko przeszkadza to, że ma taki, nie wiem, wydaje się takiego wzrostu takiej małej dziewczynki jakby. Jeżeli mogę tak powiedzieć, no. No nie wiem. Dobra. To teraz idziemy chyba tu, tak. Generalnie od... No. Dajesz. Nie wiem, że jako dobry zagrajmer powinienem już przejść chociaż raz grę. Ale no, każdy dobry zagrajmer powinien mieć chociaż moim zdaniem jedno zagrajmy na ślepo. Żeby pokazać w ogóle, jak on to, no, gra w gry, nie? Okej, okay, nietoperków nie ma. Dobra. Tam wiem, że się da jakoś wejść do apteczki, ale nie kusi mnie. Coś mi się wydaje, że niestety nie tak, jakbym ja chciał. Nie wiem, tam wiem, że jest apteczka, bo widziałem na jakimś filmiku z gry. Generalnie nie oglądam przed grą filmiku z gry, ale tak się czasem składa, że sobie zobaczę, nie? Czy gra jest w ogóle warta kupna, jakie są o niej recenzje, jakieś filmiki z gry i w ogóle. A mam jeden CD God kupiony od kolegi z Steam Ultimate Edition. Okej, okay, no to tutaj idziemy po apteczkę. Nie apteczkę. I poszliśmy raczej po naboje do rewolweru. Który zresztą później będzie potrzebny chyba. Tak mi się wydaje. A skąd wiem, kawałek już przeszedłem tej gry. Więc nie jest to takie, że stricte na ślepo. Dobra. To znaczy, jeżeli chodzi o... jak zauważyliście, sam system walki i... No ogólnie jest przebudowany z tego z Legendy i Anniversary i Underworlda, ale to dlatego, że po prostu to jeszcze robił chyba Core Dacing, a przecież to już nie jest dziecko Core Dacinga, tylko najnowsze Lara Croft to są dzieci Crystal Dynamics. I teraz kolejny zapomniany ruch z gry. W ogóle zauważyliście, że Lara ma wiele zapomnianych ruchów. Panom z Crystal Dynamics nie chciało się ich umieszczać. Okej, okay, więc chyba mam do tego klucz miejsca.